Jak się czujesz przed jedzeniem? No wiesz, lekki strecik jest. Gorsze jest to, że nie mamy już papieru tutaj na tej chacie. Więc widzę małe komplikacje. Mam nadzieję, że zdążymy zakupić w sklepie. A co do kebaba, no mam nadzieję, że pójdzie gładko, że będzie mięciutki, nie będzie dużo gryzienia. W Berlinie było ile? 7,7? 7. Coś takiego, niecałe 8 chyba. Tam w tym kebabie jest jakiś ekstrakt właśnie 7 milionów chyba, plus są surowe papryczki, Carolina Reaper i coś tam jeszcze. Nie wiadomo do końca, co tam jest, dowiemy się, jak pojedziemy. Dzień dobry, proszę Państwa. Jak już się pewnie domyślacie po tytule tego filmu, zostałem namówiony do dosyć niepoważnego challenge'u, jakim jest zjedzenie jakiegoś tam bardzo, bardzo ostrego kebaba. Ile to ma? 7,5. Kebab 7,5 miliona SHU. Piszecie często, że powinienem powtórzyć challenge, bo killer burger został niezaliczony. Tam brakowało już małego kęsa. Nie wiem, jak będzie w przypadku kebaba. Często takich rzeczy ostrych nie jadam, więc zobaczymy. Jedyne, czego się tak naprawdę obawiam, to to, że objętościowo będzie to bardzo duże i po prostu nie będę w stanie tego zjeść. Z takich przeciwności losu, dlaczego nie powinienem tego dzisiaj robić, mam pęknięte usta, co może tutaj wzmożyć jakby odczuwanie ostrego. I 3 razy już w toalecie byłem dzisiaj. Jakaś niestrawność jest. Jak nie więcej. Jak nie więcej. Zapomniałem powiedzieć, że jesteśmy oczywiście w Gdańsku. Nagrywaliśmy już kilka odcinków tutaj przez ostatnie dni. No i coś tam siedzi w tym brzuszku. Coś jest nie tak, a jak dołożymy tam jeszcze takiego ostrego sosu, może być kosmicznie niedobrze. Jedziemy właśnie po mleko. W jakimś sklepie spróbujemy zrobić zakupy, bo mamy niedzielę. Coś powinno być otwarte. No i później kierujemy się już bezpośrednio na tego kebaba. Jak przed każdym challenge'em ostrości, oczywiście musimy udać się na zakupy. Mleko, może jakieś napoje gazowane. Często polecacie różne rzeczy, ale to mi się wydaje, że to są mity i one nie działają. Jakieś chleby razowe, człowieku, inne rzeczy. Teraz znajomy do mnie napisał, bo chyba gdzieś tam napisałeś na grupie, że jedziemy coś zjeść ostrego i mówi: ty, wypij szklankę oleju. No jasne, już idę po kujawski. Jakiś nabiał bez laktozy, napój gazowany i jedziemy. Nie ma co, szybko się zje i do domku. Ja też często słyszałem, że alkohol pomaga niby, ale ostatnio byliśmy w takim miejscu na zapiekance, poza kamerą w ogóle, poza odcinkami i wzięliśmy sobie sos Carolina Reaper i tak się składa, że ty miałeś akurat w kieszeni troszeczkę substancji i spróbowałem tym właśnie zniwelować, to wcale nic nie dało. Było mi jeszcze bardziej niedobrze, no bo nagle alkohol po prostu i ta ostrość i bleh. A tu są twoje ulubione jogurty, wziąć ci? Activia? Uh-huh. Nie, bo to tylko z tym najostrzejszym chipsem wchodzi. Okej, okay. To muszę kiedyś spróbować chipsa i Activia. Jeszcze musimy wziąć jedną rzecz, bo w naszym apartamencie zabrakło. Dojechaliśmy, proszę Państwa, na miejsce. Ulica Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 18. Lokal nazywa się Ostry Kebson. No i podobno serwują tutaj kebaba 7,5 miliona SHU. Chodźmy, skosztujmy, spróbujmy. Na pewno jest bardzo smaczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Propozycja ekstremalna Kebson X. Nas interesuje. Bardzo się cieszę. Co tam jest w tym kebabie? Już mówię. Jest sos, świeżo krojone papryki zawsze. No i ogólnie tylko wtedy jest sałata i mięso, nie? Okej. Trzeba spróbować. Przeczytaj, co to znaczy. My znamy. Wymioty i tego typu nieprzyjemne sprawy. Ile osób to zjadło w ogóle? Z tych, co się podejmowali, tylko jeden zjadł. A ile się podjęło? 4 albo 5 osób na 7, reszta na tamte 2,5, wiesz. Starałem się nie spoglądać tam na proces tworzenia tego kebaba, no później rzuciłem sobie okiem. Ale widziałeś dobrze tam, co tam jest, czy nie? Nie, tylko tą magmę widziałem polaną, nie wpatrywałem się aż tak szczegółowo. Okej. No i co, robimy sobie takie zewnętrzne, outdoorowe stanowisko. Siedź sobie, a ja pójdę ci po kebabika, bo już chyba jest gotowy. Dziękuję bardzo. Dobrze, że to nie ja dzisiaj. Ty, no mam. Proszę bardzo. O proszę. Ja ci powiem tak, widziałem, jak to powstaje. No w killerze wiadomo, że tam jeszcze więcej tego wszystkiego jest. Zakładam oczywiście rękawiczki. Szkoda, że nie są one ocieplane, bo jest dosyć zimno. O Jezus, tak mnie boli już brzuch. Już na samą myśl... O
otwórzmy sobie go może najpierw. Zobaczmy, jak on wygląda. Jest tak fajnie owinięty cały. Ła, ucieknie aż z niego. Tak się prezentuje kebab 7,5 miliona SHU. Na zdrowie. Pamiętajcie, zasubskrybujcie ten kanał. Jedziemy. Jak zjesz, to dam ci suba. Dobra. Te usta pęknięte. Od razu? Czuć od razu? Od razu uderzenie, palić już język. Dawaj, 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 bo nie zjesz, musisz szybko go jeść. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dawaj, dawaj, bratku. Dawaj. No gryź go, mordo. Nie możesz czekać. Chyba, że jest luźny i tak zwlekasz tylko. Po dwóch gryzach już czuję, jakby mi żyletkami pocięli język. Dawaj, dawaj, jedź. Zapijaj to mlekiem po prostu i łykaj, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Co, ty nie głodny? Nie. Niestrawność męczy. A jak ten pomidorek tam, świeży? Bardzo dobry. Ale pali. Dawaj, jedziesz, jedziesz. Już połóweczka w sumie, patrz. Pali? Ohydnie. Ile na 10? 9,5. Killer był 10? Aha. Okropnie pali język. Za dużo jest gryzienia tutaj. Dawaj, 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 no musisz to zjeść. Nie czekaj. Nie dam rady. Nie, no spróbuj, no. Wolisz killera jeść? Nic nie wolę. Nie dam rady. Jesteś pali w połowie, gęba, tak. Jesteś w połowie. No, nabij daleko. Się mleka, nabij się mleka. Nie ma szans. To są cztery gryzy duże. Nie ma szans. Bez kitu nie zjesz? Kurwa, no luźny jest. Nie dam rady. Weź jeszcze dziaba. Przegrasz z kebabem? Aha. Obrzydliwe pali. Nie, nie chcę tego jeść. Pali przeobrzydliwie. No nie jest tak źle jeszcze. Było gorzej przy killerze. Oh, nie dam rady, dziękuję. A, nie ma sensu. Sorry, nie nadaje się do tego. Po challenge'u. Włazi mi to mięso między zęby. Wszystko mnie tak irytuje. Gęba jak pocięta żyletkami. Najgorsze uczucie ever. Nawet jak dziewczyna cię zostawia, to tak nie boli jak paląca gęba. A może jednak? Daj mu chwilę może. Gdzieś tam przestaje palić. Daj mu chwilę, kurwa, poczekajcie chwilę. On tu leży cały czas. Połówkę zjadłeś, jeszcze byś połówkę wcisnął i masz zaliczone, stary, jesteś gigakopsem. Dasz mi rękawiczki nowe? Spróbuję, no. Nie ma problemu. Jedziemy, jedziemy. Co to kurwa jest? Pierwsze to uderzenie tej ostrości jest takie naprawdę nie do przeżycia. Teraz już w miarę jest okej. Okay. Pali obrzydliwie gęba, ale gdzieś ta wola walki jeszcze jest. Powalczę jeszcze. Już cały się trzęsę. Wciągasz go teraz na cztery gryzki i wyjazd. Wisz? Tak. Fajnie, jakby tolerancja się zwiększała, że już mi nie będzie tak paliło, ale raczej to tak nie działa. Zjesz go zaraz i lecimy, stąd nie ma co w ogóle tutaj kminić. Połowę zjadłeś, to nie jest duży kebab. On pali na pewno, bo wierzę w to, ale tą papryczkę to musisz zjeść. To na koniec ją dopcham. Dawaj, wjeżdżaj po nim po prostu. Jak to mięsko, dobre? Potrzymać ci mleko? Wlewaj sobie Pepsi do ryja i to łykaj po prostu, jak tabletkę. Na luzie jest.
Jedziesz, nie ma co tu myśleć. Łykaj, to nie gryź nawet tego. Już brzuch odmawia mi posłuszeństwa, to samo co przy killerze. Ale spróbuj, no. To naprawdę nie jest dużo. 1/3, stary. Nienawidzę smaku tych papryk, niedobrze mi się zrobiło. Dawaj. Widz doceni, stary. Dawaj mleczka może. Nie możesz tego znowu zrobić. Uspokój się. Napij się mleka. To jest naprawdę już, to nie jest dużo, no. Dawaj na stojąco może go kurwa wciśniesz. Spróbuj, 3 gryzy są, stary. Już organizm tak cię broni. No bo za długo to trwa, wierzaj w niego. Pożygał się. Nie pożygasz się. Dawaj. No co to jest, stary? Nie dam rady. Odpuszczasz? Poczekam jeszcze chwilę. Nigdy nie byłeś bliżej tego, żeby go zjeść, stary, niż teraz. Czekanie ci nic nie da. Daję ukojenie. Nie, już żołądek się zacisnął. Czuję to, zdrzygam się po prostu, a to jest nam niepotrzebne. Nie dam rady, przepraszam. Pokaż go. Chcę gryza wziąć, zobaczyć, kurwa, co to jest. Oj, posmaczek frajerski. Jak ty wyglądasz? Ja was kupię. Pal język. Kurwa. Nie. O kurwa. Nie chcę tego jeść. Spróbuj chociaż to dojeść. Nie. Dobra, rozumiem go. No jest w chuj ostry. Przez te surowe papryki. Daj mleka się napić. Dasz mleczka? Myślałem przez chwilę, że też podejdę do tego wyzwania. Ale nie możemy nas obu rozjebać na tej trasie. Jest za dużo filmów do zrobienia. Ale pali. Pali przeokropnie. Ostre rzeczy, które mają w sobie sam sos, jestem w stanie jakoś przełknąć. Tutaj te papryczki. Ja nie mogę tych papryk jeść. Od razu mi się żołądek zaciska i po killerze już mam taką awersję do smaku tych papryk, że to po prostu nie przechodzi. I sam smak tej papryki jest okropny, a dodatkowo jest to cholernie ostre. Jesteśmy tak naprawdę w pierwszym mieście na tym wyjeździe. Nie chcę sobie krzywdy zrobić. Chcecie, to zostawcie suba. Nie. Wybaczę. Pali strasznie. 2 gryzy starczyły, stary. To jest jak killer. Moc nawet większa chyba moc niż killer. Spróbowałbym, ale no kurwa, będziemy obydwoje zdechli jutro. A musimy jechać do Torunia. Do Torunia, Gniezna, Poznania, Katowic, Wrocławia, Krakowa, Łodzi i do Warszawy. Na jednym wyjeździe robimy taką trasę, więc nie możemy się, brzydko mówiąc, posrać jutro. Dostaniemy ogórka, został nam tutaj zaproponowany. Podobno łagodzi, pali gęba strasznie, trzęsie mnie już. Czuję się tragicznie, a jeszcze miałem plan dzisiaj wieczorem pograć na PlayStation. Dasz mu? Dzięki. Dziękuję. Świeżo cięty ogóreczek zielony. Co, ogórecek pomaga? Mi chyba już nic nie pomoże. Czyli co, jednak do killera musisz podejść? Dobra, chyba możemy mu odpuścić, no. To naprawdę sobie trzeba mocno zryć banie, żeby to zjeść, się nie pożygać. Ale jeśli pojawi się coś w Warszawie, coś albo nie wiem, wyjedziemy na krócej, że to nie będzie wpływało na nasz wyjazd, no to spróbuję. Teraz to jest po prostu niemądre, no, żebyśmy we dwójkę leżeli. Trzeba działać, nagrywać następne materiały, a nie zdychać po jakimś kebabie ostrym. No czuję się tak, nie wiem, bo jakbym był w innym świecie nagle, spuchłem cały. Trzęsę się. Kończymy ten film, niestety nie udało się zjeść całego, ale jeśli jesteście ciekawi, co to jest za ostrość, no to zdecydowanie wam polecam się przekonać na własnej skórze. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, no i prawdopodobnie widzimy się w następnych, o ile przeżyję i nie okaże się, że ten sos wypalił mi kichy. Myślę, że możemy mu tego killera już odpuścić, widzowie, dajmy mu może na jakiś czas spokój.